Kiedy słuchałam historii moich bohaterek, to miałam takie przekonanie graniczące z pewnością, że one naprawdę mogą wszystko. Kiedy słuchałam o trudnościach, z którymi musiały się zmierzyć, a potem o tym, jak z tych trudności wychodziły, z miłości do swoich dzieci tak naprawdę, to sobie pomyślałam, że nie ma takiej rzeczy, której matka nie jest w stanie zrobić dla swojego dziecka, ale też dla siebie. I tak jakoś przyszło mi do głowy, trochę prowokacyjnie, by nazwać je matkami wszechmogącymi, bo także obserwując moją mamę, jak byłam jeszcze małą dziewczynką i potem dorastałam przy jej boku, to też miałam takie poczucie, że ta moja mama to właściwie może wszystko. Jest taką silną kobietą. Więc te matki wszechmogące to miała być taka metafora pokazująca, jak ogromna siła drzemie w kobiecie. Nawet w takiej kobiecie, która staje przed takimi ogromnymi trudnościami, przed dramatami.